Stało się na polskim rynku, zadebiutowała najnowsza ze światowych platform VOD, czyli Disney Plus. I to oznacza, że mamy już obecnie dostęp do wszystkich największych światowych platform VOD, a jeżeli dodamy do tego jeszcze te nieco mniej zasięgowe marki, takie jak choćby Canal, Apple TV, czy ViaPlay, a także te lokalne jak choćby Player.pl, to okaże się, że oferta VOD jest w naszym kraju tak bogata, że możemy się poczuć tym... Lekko przytłoczeni, a zaryzykowałabym nawet twierdzenie, że oferta jest bogatsza niż potencjalni abonenci, no bo trudno mi sobie jakoś wyobrazić, że e, ktoś będzie co miesiąc płacił za dostęp do tych wszystkich serwisów. To oczywiście sprawia, że konkurencja się zaostrza, walka o widza staje się naprawdę coraz bardziej intensywna i pojawiają się też pierwsze ofiary. To na tym najwięcej zyska i jak na tym wyjdziemy my, czyli widzowie, jeżeli wy też czujecie się tym wszystkim nieco oszołomieni, to zapraszam Was bardzo do dyskusji w komentarzach. Podczas gdy my spróbujemy chociaż częściowo rozjaśnić wam cały ten dosyć złożony temat. Zachęcam was też bardzo mocno do subowania kanału. Serwisy VOD stają się w Polsce z roku na rok coraz popularniejsze, chociaż według badań wciąż no, daleko nam do USA, gdzie docierają one do ponad 70% gospodarstw domowych, z których każdy ma wykupione średnio 4 abonamenty, w Polsce z serwisów VOD korzysta już. Albo dopiero około 6 milionów osób. Na czele liczby użytkowników jest u nas oczywiście Netflix, który pod koniec 2021 roku miał około 2 miliony abonentów. To oczywiście liczba wykupionych kont, a nie realnych widzów, których dzięki współdzieleniu kont oraz temu, że bardzo rzadko kiedy jedno konto równa się faktycznie jednemu widzowi. Według danych Media Panelu może być nawet 12 milionów. Ich realna liczba jest obecnie trudna do oszacowania, bo sytuacja się też dynamicznie zmienia. Również dzięki pojawieniu się na rynku nowej, potężnej konkurencji, czyli właśnie Disney+, Plus, a wcześniej przekształceniu się HBO Go w HBO Max. Równolegle według najnowszych danych Nielsen Media dla Press serwisu. Polscy widzowie oglądają zdecydowanie mniej linearnej telewizji co kiedyś. Średni dzienny czas oglądania telewizji wśród wszystkich widzów powyżej 4 roku życia wyniósł wiosną tego roku 3 godziny i 57 minut, a to oznacza, że był o 19 minut krótszy niż rok wcześniej. Co akurat nie jest niczym nowym, bo w ostatnich latach czas spędzany na oglądaniu tradycyjnej telewizji ogólnie leci na łeb na szyję. Ma to oczywiście związek z dwiema rzeczami. Po pierwsze z popularnością YouTube'a, po drugie z pojawieniem się właśnie usług VOD, czyli wideo na żądanie. Oglądanie linearnej ramówki to już dosyć staromodne hobby i raczej coraz mniej związane z takim prawdziwym świadomym oglądaniem, a bardziej z włączaniem telewizora w tle, żeby sobie coś tam grało. No chyba, że mówimy o sporcie, tutaj mamy wyjątek. Ten się wciąż w telewizji ogląda świetnie. Jednak oglądanie, o którym ja mówię, tutaj to jest to, kiedy możemy po prostu sięgnąć sobie po najnowszy serial, którego nigdzie Dzisiaj nie znajdziemy, albo jeszcze ciepły, kinowy hit, który obejrzymy sobie w najwyższej dostępnej jakości w zaciszu domowym. Taka forma rozrywki stała się dostępna właśnie dzięki platformom VOD, a w szczególności dzięki Netflixowi, który kilka lat temu dosłownie wypowiedział wojnę dystrybutorom filmowym, walcząc z nimi o widzów. Pandemia oczywiście tą rewolucję jeszcze dodatkowo przypieczętowała, bo zamknięto kina, a filmy przecież trzeba było jakoś pokazywać. Dlatego dzisiaj pojawienie się choćby nowego Batmana w HBO Max tuż po premierze kinowej nie jest jakimś żadnym wielkim zaskoczeniem. E, tak się właśnie dzisiaj walczy o abonentów. Biblioteka to jest oczywiście główne narzędzie walki o widzów. Pod tym względem rynek jest absolutnie bezwzględny. Jeżeli w ostatnich miesiącach z pewnym niepokojem obserwowaliście migrację różnych filmów i seriali między różnymi platformami, no to jest to właśnie jeden z najbardziej widocznych efektów tej zaostrzającej się rynkowej konkurencji, a konkretnie. Wykupowania dużych studiów filmowych i ich bibliotek, żeby zapewnić sobie wyłączność na różne treści. Jeżeli nadal brzmi to niejasno, to już tłumaczę o co chodzi. Kiedy na początku 2016 roku Netflix wchodził do Polski, nie miał właściwie żadnej konkurencji. Owszem, istniało już HBO Go, ale raczej jako serwis wspierający stację kablową HBO która była wtedy priorytetowa i jednym słowem jeżeli nie mieliście kablówki to i tak większość z was Greotron prawdopodobnie sobie piratowała. Dzisiaj trudno sobie taką sytuację wyobrazić dlatego że dzisiaj nie trzeba mieć wykupionej telewizji żeby oglądać seriale w internecie w pełni legalnie. Netflix na samym starcie miał też jeszcze jedną uważam ogromną przewagę, mianowicie zaufanie potencjalnych odbiorców. W 2016 roku była to marka kojarzona z wysokiej jakości rozrywką, bardzo przejrzystym, bardzo nowoczesnym interfejsem i ogromną, bardzo atrakcyjną biblioteką. W języku marketingu nazywa się taką markę marką aspiracyjną. Szybko też się pojawiły tam produkcje lokalne, chociaż no 1983 nie był wielkim sukcesem, ale Netflix długo jeszcze się cieszył dużym marginesem błędu u swojej takiej hardkorowej widowni. Nic nie mogło wtedy Netflixowi zagrozić, czego najlepszym przykładem może być krótka historia fal startu Showmaxa w Polsce. Pamiętacie jeszcze taką platformę? Wystartowała w lutym 2017 roku i planowała poodbić polski rynek głównie produkcjami Patryka Wegi. Jedyne co jej się naprawdę udało to wyprodukowanie pierwszego sezonu Roysta, który potem i tak przejął po niej Netflix. Dominująca pozycja Netflixa zaczęła zmieniać się w ostatnich latach głównie za sprawą pojawienia się konkurencji, czyli innych dużych marek VOD, które postanowiły zawalczyć o polskiego widza. Pierwszy był Amazon, czyli Prime Video, który co prawda do dzisiaj na przykład nie ma w Polsce biura i prowadzi raczej taką dziwną politykę komunikacyjną, ale za to ma ogromną bibliotekę. W 2021 roku powiększoną o całe archiwum wytwórni MGM oraz produkcję Universal Pictures. Równolegle Amazon produkuje też przecież oczywiście też swoje własne seriale i filmy, w tym tak znane tytuły jak choćby Marvel Marvelous Mrs. Maisel, The Boys, The Wheel of Time czy nadchodzący jesienią serial z uniwersum Władcy Pierścieni The Rings of Power. Prime Video zrobił jeszcze jeden bardzo mocny, uważam, ruch, który z pewnością przeniósł platformie sporo nowych abonentów. Mianowicie zaoferował promocyjny abonament roczny w wysokości 49 zł za 12 miesięcy dostępu. No to jest ruch, na który dotąd żadna inna duża platforma w się w Polsce nie zdecydowała. Na początku 2022 roku w Polsce zadebiutował również nowy serwis VOD z rodziny HBO, czyli HBO Max. Czekaliśmy na niego od dawna, głównie dlatego, że miał przenieść ofertę HBO w XXI wiek. To działające w Polsce od 2010 roku HBO Go było pierwszą usługą video on demand działającą w naszym kraju. Co ciekawe, Polska była w ogóle drugim krajem po USA. Gdzie ją uruchomiono. Jednak dopiero od 2018 roku można było wykupić usługę osobno, czyli jako niezależny abonament, a sam serwis należał już wówczas niestety do technologicznie przestarzałych, nie oferując na przykład treści w jakości wyższej niż HD. Uruchomiona w marcu tego roku usługa HBO Max to już całkowicie nowy serwis z częściowo znaną już biblioteką oraz mnóstwem nowości, także tych ze studia Warner Bros., które należy do koncernu medialnego Warner Bros. Discovery, będącego właścicielem między innymi HBO, HBO Max, TNT, Cartoon Network i Adult Swim, a także Player .pl, ale to już zupełnie inna historia. Oznacza to, że HBO Max posiada na wyłączność na przykład serię Harry'ego Pottera, a także y, Uniwersum DC. Y, od niedawna ma też umowę z Sony Pictures, dzięki czemu posiada też na przykład prawa do całej serii o Bondzie, y, czy y, filmów o Spider-Manie. HBO Max pokazuje też najnowsze filmy Warnera. 45 dni po kinowej premierze. Tak było właśnie z tym nowym Batmanem, o którym wspominałam. A także z Fantastyczne Zwierzęta, Tajemnice Dumbledora. I tak będzie też z kilkoma innymi wysokobudżetowymi produkcjami, które zadebiutują do końca tego roku. Jednak prawdziwe trzęsienie ziemi nastąpiło niedawno, czyli 14 czerwca, kiedy do Polski wszedł Disney Plus. Jeżeli miałabym porównywać siłę marek, to między Disneyem a konkurencją byłaby naprawdę przepaść. Disney to jest marka kultowa, która nie walczy o widza od 10, czy nawet 20 lat. Disney to marka dzieciństwa kilku pokoleń. To jest coś, co kojarzy każdy, każda z nas, niezależnie od wieku. Disney, czyli The Walt Disney Company istnieje od 1923 roku, a więc za rok będzie obchodzić setne urodziny. To oznacza, że nie tylko nasi rodzice i dziadkowie, ale również nasi pradziadkowie wychowywali się na produkcjach Walt Disney'a. Jak duży daje to kredyt zaufania? chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, ale Disney to przecież nie są tylko animacje, to też gigant na rynku rozrywkowym, na który składają się między innymi Walt Disney Pictures, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Pictures, Pixar, National Geographic. Bez Disneya nie byłoby przecież uniwersum Gwiezdnych Wojen, Marvel Cinematic Universe oraz kultowych animacji takich jak Toy Story, gdzie jest Nemo, czy nie wiem, Potwory i Spółka. Wszystko to i dużo, dużo więcej dostępne jest oczywiście w bibliotece Disney Plus i tylko tam. Pod względem treści rozrywkowych Disney Plus nie ma chyba w tym momencie na rynku konkurencji i nie mówię tylko o Polsce. Nic dziwnego, że serwis rośnie w błyskawicznym tempie, osiągając w pierwszym kwartale 2022 roku 129,8 milionów abonentów na całym świecie, czyli o niemal 12 milionów więcej niż w poprzednim, a wciąż nie wiemy jeszcze, o ile wzrośnie ta liczba w drugim, czyli już po wejściu do kilkunastu nowych krajów, w tym właśnie do Polski. W tym samym czasie, kiedy wszystkie oczy zwrócone są w stronę Disneya, które od chwili powstania w 2019 roku idzie dosłownie jak burza, Netflix zalicza najsłabszy czas od dawna, nie dowożąc wystarczająco dużo nowych abonentów i tracąc przez to niestety też sporo na giełdzie. I to niestety w dużym stopniu sam Netflix jest sobie winien. Nie mówię już nawet wiecie, o ofercie programowej, ale o modelu biznesowym, który miał sens jeszcze kilka lat temu, ale w obliczu tak silnej konkurencji wygląda na coraz bardziej nierentowny. Siedem lat temu, kiedy Netflix zaczynał podbijać światowe rynki, postawił wszystko... Przede wszystkim na produkcję jak największej ilości nowych treści. Na to oczywiście potrzebne były pieniądze, a te pozyskano głównie dzięki kredytom. Pamiętam ten czas, kiedy w mediach pisało się o tym, że Netflix co prawda nie przynosi jeszcze dochodów, ale wkrótce zacznie. No i faktycznie. Liczba abonentów rosła błyskawicznie, w tej chwili zresztą jest ich około 220 milionów na całym świecie, czyli no najwięcej ze wszystkich platform VOD. Trudno było sobie wyobrazić, że pojawi się na horyzoncie jakaś realna konkurencja, no tyle tylko, że to było kiedyś i niestety ilość treści nie zawsze oznaczała jakość, a nawet z czasem, z przykrością to powiem, zaczęła oznaczać dużo za wszelką cenę. W pogoni za y, widzem Netflix zaczął na przykład konkurować z linearną telewizją, pozyskując tanie w realizacji, reality e, oraz scripted shows, które i tak zawsze się świetnie oglądają. Po drodze stracił jednak sporo jakościowych treści, a także dużo bardzo cennych licencji, w tym na przykład tą na seriale Marvela, które powstawały między 2015 a 2019 rokiem i były wynikiem umowy między Netflixem, a posiadającym od 2009 roku prawa do MCU Disneyem. 1 marca 2022 wszystkie tytuły z serii zniknęły z Netflixa, prawa do nich przeszło oczywiście na Disneya, który będzie je kontynuował we własnym zakresie, począwszy od Daredevila, którego reboot jest już oficjalnie potwierdzony. Kiedy inne, duże marki rozglądały się za zakupem na przykład gotowych bibliotek dużych studiów filmowych, Netflix inwestował w jak największą ilość produkcji, również tych lokalnych, czyli na przykład polskich. Niestety nie zawsze dbając też o ich jakość, a ponieważ kredyty trzeba z czegoś spłacać, trzeba było przycisnąć z abonamentem, przez co obecnie. Netflix jest najdroższą platformą VOD, która co prawda oferuje usługę od 29 zł miesięcznie, ale tylko na jednym nośniku i to w jakości SD. Plan premium, czyli jakość 4K HDR na czterech ekranach równocześnie, to już koszt 60 zł. Dla porównania Disney Plus to 28,99 miesięcznie za 4K UHD HDR i możliwość czterech równoległych streamów na 10 urządzeniach. HBO Max to z kolei 29,99 i trzy równoległe streamy w 4K HDR. Przyznacie, że to jest ogromna różnica, ale jest też mała szansa, że Netflix w najbliższym czasie obniży te ceny, bo po prostu nie może sobie w tym momencie na to pozwolić. Zamiast tego mówi się coraz głośniej o walce Netflixa z współdzieleniem kont, do którego przecież początkowo nas sam zachęcał, oraz wprowadzeniem wersji serwisu z reklamami, za to bez abonamentu. No z perspektywy nas, czyli użytkowników, wygląda to dziwnie, no ale oznacza też, że platforma próbuje na szybko zmienić formułę, żeby sobie po prostu poradzić z tą rosnącą konkurencją i niezadowalającą liczbą nowych abonentów, co będzie dalej? Trudno powiedzieć, my widzowie w tej sytuacji powinniśmy, uważam, kierować się przede wszystkim tym, co jest najlepsze dla nas. Mamy w tym momencie do wyboru największe, najbardziej zróżnicowane biblioteki VOD na świecie, więc po prostu z tego korzystajmy. Trudno będzie oczywiście skorzystać ze wszystkiego, no bo każda z tych usług kosztuje. Ale myślę, że każdy znajdzie ostatecznie coś dla siebie, i tutaj moje pytanie do Was: na co Wy się ostatecznie decydujecie, a także co jest dla Was przy takim wyborze najważniejsze? Czy cena, czy biblioteka, czy jakość streamingu, a może przejrzysty interfejs, przyszłe produkcje polskie, czyli lokalne produkcje, premiery kinowe, marka? To są wszystko pytania, na które chciałabym od was uzyskać odpowiedzi, więc koniecznie piszcie w komentarzach, a od nas to już w tym momencie. Wszystko na koniec oczywiście zachęcam was do odwiedzania naszych mediów społecznościowych, czyli naszego Instagrama, Twittera i Facebooka i widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki.